Jakub Jurek, witam Państwa serdecznie, zapraszam na wydarzenia sportowe. KGHM Zagłębie Lubin znów nie był w stanie wygrać w Lotto Ekstraklasie. Tym razem Miedziowi jedynie bezbramkowo zremisowali z Koroną Kielce. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania doszło do podpisania umowy pomiędzy klubem a jednym z producentów wody mineralnej, na mocy której w regionie będziemy mogli pić oficjalną klubową wodę. Ze Starpolanką jesteśmy już kilka lat, natomiast dzisiaj po raz pierwszy wychodzimy z projektem troszeczkę rozszerzającym ten zakres tej współpracy, czyli już nie jest to tylko stricte umowa sponsoringowa pomiędzy marką Starpolanka a Zagłębiem Lubin. Myślę, że taki krok też będzie w jakiś sposób takim elementem rozszerzenia tej współpracy, ale przede wszystkim w jakiś sposób będzie też rekompensował marce Starpolankę tą umowę sponsoringową, czyli poprzez produkcję wody z logotypem Zagłębia Lubin będzie możliwość kupowania tej wody. Myślę, że to też będzie miało duże znaczenie tutaj na tym rynku regionalnym. Punktualnie o godzinie 18 rozpoczęło się starcie miedziowych z Koroną, a w pierwszym składzie wybiegł kolejny wychowanek lubinian Konrad Andrzejczak. Obydwie drużyny nie zachwyciły kibiców i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Może nie zasłużyliśmy na zwycięstwo, bo mało było tych sytuacji takich klarownych, ale na pewno nie zasłużyliśmy na porażkę i po kilku porażkach na pewno ten punkt bardzo ważny jest dla takiego morale drużyny, dla takiej podbudowy przed tą ostatnią częścią sezonu. Mecz dla nas na pewno był trudny i myślę, że dla Korony też. I mecz był taki mocno taktyczny i nie chciałbym tutaj bronić zawodników jednej i drugiej drużyny, ale to naprawdę zawodnicy zostawili kawałek zdrowia i starali się i mecz był cały czas otwarty. Także cieszę się, że jest punkt, który jest takim fundamentem pod dalszą część tego sezonu. Natomiast słowa takie, krytyki, uwagi, no zostawię na analizę wewnątrz zespołu, bo na pewno jest parę rzeczy jeszcze do poprawy, jak choćby to, że zbyt łatwo traciliśmy piłkę po przechwycie i musieliśmy za dużo później za nią biegać. Już w niedzielę KGHM Zagłębie czeka derbowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław. W miniony weekend w Lubinie odbył się turniej Old Boy, w którym wystąpiło 6 zespołów. Ostatecznie najlepsi okazali się zawodnicy Chrobrego, którzy wyprzedzili Górnika Polkowice i Orlę Wąsosz. Organizatorem zawodów było nowo powstałe Stowarzyszenie Zawisza Lubin, które turniej zorganizowało przy współpracy Starostwa Powiatowego w Lubinie. Myślę, że emocji nie brakuje. Patrząc na wiek zawodników, myślę, że młodzi mogliby tutaj nam pozazdrościć, przynajmniej niektórym z nas w formie fizycznej. Gramy, jesteśmy w połowie turnieju. Rywalizacja bardzo zacięta. Zobaczymy, co przed nami. Największą gwiazdą zawodów był Romuald Kujawa, który w poprzednim roku został uznany za piłkarza 70-lecia Zagłębia Lubin. Jest dużo fajnych chłopaków, którzy grali w lidze, w drugiej, w trzeciej. Także naprawdę tutaj drużyny z Chrobrego Głogów, z Polkowic, z Orla Wąsosz, Bolesławiec przede wszystkim. To są zawodnicy, którzy kiedyś grali w piłkę. I widać, że można zauważyć, że po prostu poziom jest wysoki, piękne akcje, bramki. Także jest wszystko to, co w futbolu. W zawodach wystąpili również zawodnicy mniej znanych klubów. Wśród nich Marek Nowicki, który reprezentował Old Boy Orli Wąsosz, a w przeszłości jako zawodnik Piasta Kobylin eliminował z Pucharu Polski lubiński klub. Bardzo fajna, miła atmosfera przyjacielska, nie ma tutaj jakiejś napinki na jakiś wynik. Wiadomo, że gramy o to, żeby wygrywać, ale fajna atmosfera naprawdę. A jeśli chodzi o formę, no to trzeba mieć futbol w sercu, to wówczas przyjemność jest tylko i wyłącznie. Ostatecznie najlepszy w zawodach okazał się Chrobry. A na kolejnych miejscach uplasowali się Górnik Polkowice, Orla Wąsosz, Zagłębie Lubin, Zawisza Lubin i PKS Bolesławiec. Zawodnicy KGHM Zalam Polkowice przegrali w ostatnim jesiennym meczu trzeciej ligi. Tym razem podopieczni Enklejda Dobiego ulegli Ślęży Wrocław 2-3. KGHM Zalam Polkowice z całą pewnością nie zaliczy do najbardziej udanych końcówki sezonu. W sobotę podopieczni Enkeleida Dobiego przegrali na własnym boisku ze Ślęzą Wrocław. Przespaliśmy pierwszą połowę, to nie ma co ukrywać. I myślę, że w pierwszej połowie ten mecz przegraliśmy. W drugiej biegaliśmy, walczyliśmy, staraliśmy się jak mogliśmy. Graliśmy do końca 3-2, ale no jak widać, nie wiem czego zabrakło, determinacji chyba, może walki.
ostatni mecz u siebie, mamy pierwszą połowę, no to myślę, że przeszliśmy. Mieliśmy tą świadomość, że jest to przeciwnik mocny, jeden z decydujących jakby rozgrywaczy w tej lidze, w sensie takim z aspiracjami, z ambicjami. My od pewnego czasu gramy skutecznie i trochę szczęśliwie, tak? Także dzisiaj uznaliśmy, że jest to ostatni mecz. Jeżeli ma to być przyjemna zima dla nas, no to spróbujmy postawić się i stanąć tą twarzą w twarz przeciwko takiemu mocnemu przeciwnikowi. Spróbujmy z nim wygrać. I było widać od początku, że my nie przyjechaliśmy tutaj bronić i stać na swojej połowie, tylko wychodziliśmy wysoko. Presowaliśmy zespół przeciwnika, nie daliśmy im grać ich piłki, której jakby lubią utrzymywać się przy piłce i do... Powiedzmy, że długimi fragmentami to my decydowaliśmy o tym, co się tutaj dzisiaj na boisku działo. Gry kombinacyjne, wyodrzenie, przeważenie strony bocznej i wykończenie tego. Dzisiaj troszeczkę można... Jesteśmy w takiej sytuacji trudnej, że pierwszy raz od kiedy ja jestem trenerem Polkowicy, 3 mecz rzędu przegrane. Nie zdarzyło to. Musimy o tym napracować, na ten będę miał wystarczający czas na przygotowanie przed rundą wiosny. A tak jak uważa pan, przeważyć okej, okay, albo trzeba strzelać bramki. I filozofia dzisiaj piłki nożne uważam, że jest grać, żeby wygrywać i strzelać jedną bramkę więcej niż przeciwnik. A dzisiaj udało przeciwnik, trzeba gratulować. Dla Polkowiczan była to już trzecia porażka z rzędu w trzeciej lidze, przez co spadli na 6. miejsce w tabeli. Jesteśmy wszyscy zadowoleni, przede wszystkim ja i zespołem, i mieliśmy inne cele, inne wspólny taki pomysł do tego punktu, który robiliśmy. Oczywiście będę trzymać kciuki, że ten lider nie wygrywa, że nie by ten duża różnica biła, ale myślę, że pokazywaliśmy ze 8 rundę wiosnę, że i dlatego różnica biła, kiedyś 18 punktów, a przyjechaliśmy aż na 5 punktów, to jesteśmy w stanie. Tylko musimy znaleźć u siebie tego gniew, tego ego, przede wszystkim to zło sportowe, żeby kontynuować to. I uważam, że on to nie jest aż tak złe. Czy runda przewlatana taka. Bardzo dobrze zaczęliśmy tą rundę. Po pierwszych chyba 6, może do 10 kolejek. Byliśmy w czubie cały czas, gdzieś tam utrzymywaliśmy kontakt, 3 punkty, 1 punkt do lidera. Gdzieś w pewnym momencie, nie wiem, siadło, coś straciliśmy, zaczęliśmy tracić punkty z drużynami, z którymi nie powinniśmy tracić. Jak strata punktów u siebie, ostatnia ze Żmigrodem, nie powinna nam się zdarzyć, porażka w Dzierżoniowie. Naprawdę, za dużo punktów straciliśmy u siebie i myślę, że ta pozycja 6 nikogo w klubie nie satysfakcjonuje, na pewno nie nas. Liderem grupy trzeciej ligi jest KRA Częstochowa. To był sport. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia.